Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Zaczniemy sobie od małego home decor haul. Wiem, jak bardzo lubicie tą tematykę, ja również. Zakupy do domu to jest najlepsze, co może być. Jeżeli mnie oglądacie, to doskonale wiecie, że mam kuchenkę indukcyjną. Uważam, że to jest jedna z najgorszych rodzajów kuchenek, dlatego że nie wszystko na nią pasuje. Ciężko jest, znaczy jest to możliwe oczywiście, żeby znaleźć garnki, patelnie i tak dalej, ale one są zawsze droższe. Nie wszędzie są, na przykład w supermarketach bardzo rzadko udaje mi się coś dorwać. W Biedronce kiedyś kupiłam taką patelnię, która pasowała na kuchenkę indukcyjną, jednak ja myję je w zmywarce, mi się rozwaliła. Mam jedną z TK Maxa, bo tam też zdarza się, że bywają dobre ceny i naprawdę naczynia na kuchenkę indukcyjną są całkiem niezłe. Natomiast to jest tylko jedna patelnia i to duża, a drugą mam taką już wypaczoną trochę i boję się, że zaraz odmówimy posłuszeństwa. Dlatego szukałam patelni i w końcu stwierdziłam, że wezmę sobie taką dobrą patelnię, mniejszą, do codziennego użytku, na kuchenkę indukcyjną, w zasadzie na wszystkie rodzaje kuchenek. Gazowa, ceramiczna, można też wsadzić do piekarnika. I to jest patelnia Friskas, klasyczna, najzwyklejsza. Ona nie była najtańsza, no ale mam nadzieję, że będzie mi służyła bardzo długo. Myślę, że naleśniki z takiej patelni, oczywiście też były takie dedykowane patelnie do naleśników, ale myślę, że takie naleśniczki to jest idealna wielkość z tej patelni. Jajecznica, dwa kotlety. I zawsze potrzebuję takiej dużej i ta jest zgrabniejsza. Można tutaj zrobić sobie, nie wiem, jakąś pastę, sos, krewetki i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co tylko chcecie. Pieczarki, na przykład z cebulą, bo ja robię często takie grzanki. Jestem zadowolona, że udało mi się ją dorwać. Mam nadzieję, że będzie działało. W sumie możemy nawet to teraz przetestować. Zobaczmy. Działa. I podobno można ją mieć w zmywarce, wszystko z nią robić, ona się nie niszczy, jest na zawsze. Zobaczymy, czy tak jest. I dajcie znać, czy w ogóle znacie takie miejsca, gdzie można kupić jakieś garnki czy patelnie na kuchenkę indukcyjną w miarę dobrych cenach, to będę bardzo wdzięczna. Wiem, że w TK Maxie, tak jak mówię, są, ale nie zawsze są. I wzięłam jeszcze taki piękny pojemnik, właśnie będę go teraz rozpakowywać, który pasuje mi do jednego pojemnika, który już mam, co prawda o wiele, wiele większego. I wymyśliłam, zobaczcie, że będzie akurat idealnie pasował do tego, aby wyeksponować makaron. Mam taki jeden duży pojemnik, w którym obecnie są korki, ale normalnie są tutaj kapsułki do kawy. Tylko że my, szczerze mówiąc, bardzo rzadko pijemy tą kawę z ekspresu, raczej to jest kawa rozpuszczalna, taką lubimy najbardziej. I planowałam, żeby ten ekspres na razie schować, bo tak naprawdę tylko gości raczej tą kawą. I tutaj wsadzić makaron. Makaron będzie mi służył, bo moje dzieci uwielbiają makaron z serem, zresztą nie tylko moje dzieci, ale większość dzieci. Na razie tutaj są korki, bo te kapsułki nam się skończyły i też nie było takiej potrzeby, no bo też nie mieliśmy za bardzo gości ostatnio, aby uzupełniać ten pojemnik i pomyślałam sobie, że jak będą stały tak dwa obok siebie, tutaj jakiś kolorowy makaron, tutaj jakieś rurki, kokardki, zobaczymy jak to się będzie prezentować, ale będzie to funkcjonalne oraz rzeczywiście bardziej mi się przyda niż ten ekspres, bo ja mam wrażenie, że on tylko stoi i zbiera kurz, dosłownie. My w ogóle nie pijemy z tego ekspresu kawy i ja kiedyś może bardziej byłam wkręcona w tą kawę z ekspresu, bo był taki okres, że w ogóle nie piłam kawy. Natomiast teraz już ta kawa mi zupełnie nie smakuje. Nie wiem czemu. Chyba, że jakiś smak. Czasami jak jestem u znajomych i oni mi proponują jakąś tam kawę z wanilią, z czymś tam, nie wiadomo jakie smaki. To fajnie jest wypić od czasu do czasu taką kawę, ale generalnie na co dzień ja tego zupełnie nie używam. Więc myślę, że takie dwa pojemniki będą się prezentowały rewelacyjnie. Mniejszy, większy i to będzie wyglądało naprawdę świetnie moim zdaniem. Jeszcze mam w planach dokupić taki pojemnik, on jest docelowo chyba na cukierki, jakby kielich na małej nóżce z przykrywką i pomyślałam sobie, że właśnie trzy różne, większy, mniejszy oraz taki od czapy, że tak powiem, będą razem tworzyły fajną ekspozycję, no i przede wszystkim taką funkcjonalną. Jak przejdzie faza na makaron, to można przecież tutaj powstawać coś innego. Jak będziemy chcieli znowu pić kawę, to wyjmę ten ekspres z szafki, bo on jest mały, taki w miarę kompaktowy i
znowu wsadzę tutaj kapsułki. Tak jest plan. Ja mam w ogóle jeszcze taki pojemnik, który bardzo często używam na Wielkanoc, ale nie tylko, na święta Bożego Narodzenia i tam wtedy wsadzam jakieś cukierki kolorowe, czy czasami jakieś bombki, jakieś jajeczka, to zależy. Natomiast przy tych, moim zdaniem, to nie będzie dobrze wyglądać. To musi być gładki, to już będzie się za dużo działo i taka ekspozycja będzie zbyt przytłaczająca i zupełnie niestylowa, moim zdaniem. Także to będzie stało w innym miejscu. Zobaczymy, co tu powsadzam. Ostatnio nawet miałam ochotę tutaj powsadzać jakieś cekiny i różne inne hity, satelity, jeżeli chodzi o dzieci, bo to się wszędzie wala. I mam w ogóle jeszcze taki półmisek. Kupiłam go kiedyś, jeżeli dobrze pamiętam, w Zarze Home. On mi się bardzo spodobał, ale tak de facto praktycznie w ogóle z niego nie korzystam. Tak się zastanawiam, co ja bym tutaj mogła wsadzić. Nie wiem, jakieś muszle czy M&M'sy. Nie do końca mi to pasuje do stołu. Mam taki kącik w swoim pokoju, w salonie, w którym mam taką tacę i można powiedzieć wazę, ale to jest taka waza, do której za bardzo nie można wsadzić kwiatów. Zaraz Wam ją pokażę. Ona się tak prezentuje. Bardzo mi się podoba, tylko że to jest de facto ozdoba. No, niby można wlać wodę i wsadzić jakąś różę, ale to już się tak dobrze nie prezentuje wtedy. Wydaje mi się, że to na tle jakiejś fajnej ściany, czy francuskiej boazerii pasuje idealnie i to też jest z podobnego materiału, oczywiście nie takiego samego, no ale podobnego i to stoi na takiej tacy i tą tacę wydaje mi się, że kupiłam w TK Maxie. Czasami w TK Maxie są takie różne produkty z Indii i one mają wtedy taką kość słoniową, jakieś drewno, różne, no ciekawe rzeczywiście są te gadżety, ale nie zawsze są i nie zawsze są tak jakby do kompletu. Raczej to są różne rzeczy z innej parafii, że tak powiem. Ten wazon świetnie wygląda sam, co że tak sapiam, on jest bardzo, bardzo ciężki, jeżeli to w ogóle można nazwać wazonem, takie naczynie. No i ta taca może być w ogóle używana jako taca, ale ja jak na razie trzymałam na tej tacy to naczynie i ono w ogóle tutaj ma taki filtr, więc bez problemu nic nie rysuje. I tak sobie myślę, że właśnie tym razem ją samą postawię, a to jakoś może użyję. Kiedyś mi się ten wzór bardziej podobał, teraz mam wrażenie, że już tak trochę mi przeszło. Nie jest to super klasyczne. To fajnie się sprawdza do takiego klimatu nadmorskiego. Taca w ogóle nie jest taka super płaska, ona jest delikatnie wypukła. No ale można bez problemu przenieść na niej dwie kawy, czy tam coś na taras, na balkon, czy tam do drugiego pokoju, jak Wam pasuje. Jednak to już no, po prostu nie jest do końca mój klimat. Także potwierdza się moja zasada, że muszę kupować rzeczy, które są klasyczne. Na przykład to mi się podoba i mam wrażenie, że będzie mi się zawsze podobało. Taka piękna doniczka. Zwróćcie uwagę, zresztą pokazywałam Wam już niedawno. Ona mi się na tyle podobała, że dokupiłam sobie jeszcze dwie, więc mam cztery takie same i jeszcze mam zielone. Ja też w ogóle bardzo lubię takie dodatki z kamienia we wnętrzu i mam taką podstawkę. Na niej obecnie stoi kwiatek. To jest podstawka, którą kupiłam w TK Maxie, notabene w Poznaniu. Tam był, pamiętam, bardzo duży wybór w tym centrum handlowym Malta. Jeżeli dobrze pamiętam, tam, nie wiem czy jest nadal TK Max, ale był. Tam w środku był chyba TK Max albo obok jakoś i było mnóstwo rzeczy. Mam na przykład takie jedno lustro też kupiłam albo obraz w TK Maxie w Poznaniu. Jak byłam, to stwierdziłam, nie no, tyle pięknych rzeczy. Jakoś tak nie było za dużo wykupionych. No i się skusiłam. Odłożyłam to naczynie i w sumie stwierdziłam, że na razie je wyeksponuję bez tej tacy, bo ona tak de facto służyła tylko jako podstawka pod tą wazę, wazon. Nie wiem, jak to nawet nazwać. Schowam ją na razie do szafki i ona będzie mi służyła jako taca po prostu. Tyle w temacie. Będę niedługo robiła parę zmian, jeżeli będziecie chcieli, to Wam nagram. Na pewno będę chciała zmienić trochę pokoje dzieci, bo moja córeczka starsza rośnie jak na drożdżach i musimy jej kupić nowe biurko, to biurko od mojej córeczki przejdzie do mojej młodszej. No i tak, wiecie, w kółko, trzeba coś będzie wykombinować, bo moje dzieci nie mają za dużo szuflad w pokoju i widzę, że to jest bardzo duży błąd. Szuflady to jest najlepszy przyjaciel mam, bo wszystko można tam schować, jakieś lalki, nie lalki, wszystko generalnie trzymam w koszach, znaczy one trzymają w koszach,
No ale to chyba nie do końca zdaje egzamin, bo tych koszy też nie można schować, one są za duże, przepełnione i pomyślałam sobie, że może jakbym inaczej ten pokój ich zorganizowała i byłoby więcej skrytek, to byłoby o wiele lepiej. Jeszcze chciałam Wam pokazać taki piękny plecak, który mogliście na Instagramie wygrać i wiem, że dość sporo z Was wzięło udział w tym rozdaniu, bo jeżeli nie śledzicie mnie na Instagramie, to tam Wam o tych wszystkich nowinkach zawsze mówię w pierwszej kolejności. Ale plecak jest super, taki przezroczysty, więc idealny na lato. Oczywiście moje córki już się rzuciły na ten plecak. Mamo, ja, nie ja, mamo, on dla mnie, on będzie dla mnie. Także zobaczymy, kto go będzie nosił, ale mi się ten plecak bardzo podoba i ja chętnie bym go sobie zostawiła. Więc jeżeli one się tak będą o niego kłócić, to niewykluczone, że nikt nie dostanie. Bo wiecie, jak to jest, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, czyli ja skorzystam. Ale on jest naprawdę fajny. Jest przezroczysty, więc idealnie się nadaje na wakacje, na plażę. Oprócz tego w środku, jak go opróżnimy, mamy taki woreczek, w którym ewentualnie możemy schować wszystko to, czego nie chcemy, a żeby inni widzieli. Jakiś portfel, telefon, podpaski, czy cokolwiek innego, jakieś prywatne nasze rzeczy. Kieszeń z przodu i z tym plackiem można było wygrać też fiksy. Fiksy możecie na stronie Maka sobie kupić, więc ja podlinkuję Wam pod spodem. I teraz jest taka nowa edycja tych fiksów. Jeżeli znacie Fix Plus, to myślę, że na pewno lubicie, bo to jest świetny produkt. Naprawdę świetny. I może, tak sobie myślę, że pokażę Wam to z bliska. Będziecie wtedy mogli się przyjrzeć dokładniej i zdecydować, czy Wam się podobają, czy nie. Tak wyglądają te limitowane Fix Plus, które są właśnie dostępne w Maku i w salonach, na stronie. Także zostawię Wam linka, tak jak wspomniałam. Pierwszy to jest Mac Fix Plus Vitality. To jest zapach moreli i mandarynki, bardzo ładny. Jest Play, nuty cytryny i pomarańczy, Balance. To jest akurat taka domieszka mięty pieprzowej i bergamotki, nie do końca akurat mój zapach, ale wiem, że mnóstwo ludzi lubi taki typ. Tutaj mamy Awaken, to są liście herbaty i lawendy. No i jeden z moich ulubionych chyba zapachów to jest aromat bukietu świeżych róż. A wiecie, jak ja bardzo lubię róże w kosmetykach. One są malutkie, 30 ml, więc też na długo starczają, bo są bardzo wydajne. I idealne na podróż, można je zabrać do bagażu podręcznego albo jak wyjeżdżacie nad morze, no teraz może nie będziemy do końca latać, ale będziemy na pewno podróżować po naszym pięknym kraju i zawsze można spakować trochę mniej kosmetyków w mniejszych buteleczkach. Tutaj mamy jeszcze taką mgiełkę Fix Plus Magic Radiance. To jest taka magiczna trochę mgiełka, ponieważ ona ma zawartość kwasu hialuronowego, który błyskawicznie nawilża skórę. To jest naprawdę od razu widoczne i czujecie to na skórze. Oprócz tego ma witaminę C, olejki eteryczne, więc świetnie nawilża. Można ją nakładać przed makijażem. Na makijaż to już zależy od Was. Ja zazwyczaj nakładam je przed makijażem, pryskam sobie i czuję się świetnie. Moja skóra też jest taka bardzo nawilżona, promienna, przygotowana do makijażu i rzeczywiście ja widzę różnicę. Ja lubię kosmetyki Maka, nie wszystkie oczywiście, jak z każdym kosmetykiem, tak jak Wam powtarzam, ale te Fix Plusy to są tak naprawdę ich bestsellery, jedne z takich najbardziej znanych kosmetyków, więc myślę, że możecie je znać. Są jeszcze świetne takie do demakijażu chusteczki, jest ich 100, one są naprawdę drogie te chustki, ale Basia mi zawsze mówi, Call Me Blondie, że to są najlepsze chusteczki do demakijażu. Jedna wystarcza, żeby zmyć jakąś taką naprawdę nawet najcięższą tapetę z twarzy, także będę musiała się za nimi rozejrzeć, bo na wakacje będą w sam raz. No i tak to się prezentuje, plecak też. Dajcie znać, czy ktoś z Was wygrał plecaczek, jestem bardzo ciekawa. Ja się zabieram za te naczynia. Chcę je umyć i przygotować. Tutaj muszę jeszcze zedrzeć te naklejki. Nienawidzę, jak ktoś nakleja tutaj cenę z boku, no ale dobra. No a te korki muszę przełożyć do torby, bo w torbie mam bardzo dużo. Słuchajcie, mnóstwo mam tych korków, bo zawsze oddajemy do przedszkola i szkoły. Teraz nie można tego robić, także nazbierało się ich ogrom. Tak to na razie wygląda. Jak jeszcze będę miała jedno naczynie,
trochę w innym kształcie, to myślę, że będzie idealnie. Dobra, kochani, to tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziaki, pa, pa.